W tym filmie pokażę Ci, jak działa rozszerzanie generatywne w Adobe Photoshop wersji beta. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik, jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj pod filmem. By nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale, kliknij też ten magiczny dzwoneczek, on będzie Cię informował o nowych filmach na kanale. Warto też zostawić łapkę, jeśli film Ci się spodoba, warto też przywitać się w komentarzu, napisać cześć, przywitać się z resztą społeczności na naszym kanale, ale warto też w komentarzu zadać pytania dotyczące właśnie edycji zdjęć, fotografii. Staram się na te pytania odpowiadać, czy to w formie tekstowej właśnie w komentarzu, czy w formie filmów. Dobra, przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego filmu, czyli do rozszerzania generatywnego. Ostatnio przed konferencją Adobe, która będzie w październiku, gdzie zostaną pokazane już takie finalne wersje wszystkich technologii, które zostaną zaimplementowane w najnowszych produktach Adobe, czy to Lightroom, czy Photoshop. Adobe dużo robi testów właśnie technologii AI w Photoshopie i my jako użytkownicy właśnie, którzy mają wykupione licencje na Adobe Photoshop albo skorzystają z wersji trial 30-dniowej bodajże Photoshopa, mogą pobrać sobie wersję beta Photoshop Adobe i w tej wersji beta przetestować najnowsze właśnie rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Właśnie rozszerzanie generatywne pozwala nam przy wykorzystaniu właśnie sztucznej inteligencji z takiego zdjęcia mniejszego rozszerzyć je, pokazać coś, czego nie było. Dosyć fajna funkcja, bardzo fajnie się zapowiada, będzie przydatna dla wielu osób. Jedyne, co martwi, to to, że będzie coraz więcej takich pewnie zdjęć, na których ktoś coś gdzieś podmieni i większość ludzi, szczególnie na Instagramie, nie będzie mogła tego zauważyć, bo ta jakość jest naprawdę już wystarczająca, żeby publikować do social mediów takie zdjęcia i trudno zweryfikować, czy to, co widzimy, jest prawdziwe, czy ktoś miał kawałek zdjęcia, a resztę sobie dorobił. No ale napiszcie w komentarzu, co w ogóle sądzicie o tych wszystkich nowinkach technicznych, szczególnie o sztucznej inteligencji. Przejdźmy może do mojego Photoshopa i pokażę Wam, jak to wszystko działa. Jesteśmy już w moim komputerze i co najważniejsze, na początek warto, abyście odpalili aplikację Creative Cloud. Tutaj możecie zaktualizować wszystkie swoje aplikacje i tutaj też możecie przejść do zakładki aplikacje w wersji beta i właśnie pobrać Photoshop Beta. To jest aktualna wersja Photoshop Beta. Jeśli macie już zainstalowane ją, to co jakiś czas też będą aktualizacje. Warto zaktualizować Photoshop Beta do najnowszej wersji. Jak widzicie, w moim przypadku jest to wersja 25.0. Jeśli już to macie zrobione, to możecie sobie tą aplikację zamknąć. No i teraz odpalić Photoshop Beta i zobaczcie. Teraz mamy tu kilka zdjęć przykładowych, na których w przykładzie chciałem Wam pokazać, jak działa ta funkcja. Pewnie na niektórych będzie działała lepiej, pewnie na niektórych gorzej. To się okaże. Dobra, wejdźmy sobie w to pierwsze zdjęcie z takiej sesji kobiecej i powiedzmy, że chcemy je troszkę mieć w innym formacie, 16:9. Chcemy troszkę rozciągnąć to zdjęcie i troszkę dodać dołu jeszcze tego łóżka. Klikamy sobie tutaj nasze kadrowanie. Teraz pojawia się tu ramka kadrowania. Ważne jest, żebyśmy tutaj sobie wypełnienie wybrali rozszerzenie generatywne i teraz przeciągamy sobie tą ramkę poza zdjęcie, tak jak chcemy. W moim przypadku to wypełnia się czerwonym tłem. To zależnie, jak Wy macie ustawione, to będzie u Was inaczej. Dobra, powiedzmy, że taki kadr mi pasuje i teraz klikam tutaj generuj. Mogę coś tu napisać i wtedy wygenerować coś innego w tym miejscu, ale ja chcę, żeby AI sobie samo przejrzało to zdjęcie i dogenerowało resztę, żeby pasowała. Czyli klikamy tylko i wyłącznie generuj i teraz potrzebujemy małej chwilki, żeby AI to... O, zobaczcie, nie przeszło. Gdzieś zobaczyło tutaj kawałek nagości i z takimi zdjęciami nieraz jest problem. Zobaczmy jeszcze raz. Generuj. Może tym razem nam się uda. Jestem ciekaw. Właśnie z takimi zdjęciami, gdzie troszkę jest nagości, jakiś piersi, tu jest właśnie problem, bo
Też sztuczna inteligencja jest troszkę restrykcyjna pod tym względem, ale zobaczcie. Wygenerowało nam tutaj podglądy, ale najważniejsze, że pamiętajcie, to generuje trzy podglądy. Tutaj mamy właściwości i w tych właściwościach, zobaczcie, mamy tutaj trzy podglądy. Ja sobie te właściwości może przeniosę w to miejsce. Zobaczcie, mamy jeden, drugi i trzeci podgląd. Tak to wygląda. Możemy wybrać sobie, który z tych podglądów chcemy. Zobaczcie, tutaj nawet wygenerowało zasłony w tym miejscu, ale ja myślę, że ten pierwszy podgląd wygląda tu w tym przypadku najlepiej. I nie jest źle, powiem Wam, nie jest źle. Jeśli mielibyśmy to zdjęcie gdzieś umieścić właśnie w nagłówku i nie byłaby potrzebna jakaś duża rozdzielczość, to nie jest źle. Ale jeśli zbliżymy się tutaj troszkę, to widzimy, że ta jakość nie jest tu jakaś specjalna. Plusem tego zdjęcia jest to, że zdjęcie zostało zrobione na małej przesłonie i tło też jest troszkę rozmyte. Czyli tu, jeśli generuje nam sztuczna inteligencja właśnie takie lekko rozmyte, nieszczegółowe tło, to mocno nie przeszkadza. Tak samo w tym pierwszym planie. Nie ma tragedii, prawda? Zobaczcie, całkiem fajnie to wyszło. Tyle dogenerowała nam sztuczna inteligencja. Możemy kliknąć tutaj we właściwościach. Raz jeszcze generuj. I ona dogeneruje nam kolejne trzy przykłady właśnie tego rozszerzonego zdjęcia. I Wam powiem, że coraz szybciej ta sztuczna inteligencja działa. Coraz lepiej te algorytmy działają. I naprawdę ten czas oczekiwania nie jest taki długi, jak mogłoby się wydawać do pracy, którą musi wykonać. Zobaczcie, tutaj nam też przegenerował troszkę inaczej. Prawda? Możemy wybrać, co chcemy z tego i wtedy mieć najlepszą wersję, powiedzmy, ta najbardziej nam się podoba. Mega. Dobra, przejdźmy do kolejnego zdjęcia i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Na przykład na tym zdjęciu z gór. To zdjęcie zrobiłem już iPhone'em, także zobaczcie, od samego początku do samego końca ono jest ostre, także tu będzie troszkę trudniej. Już ta jakość nie będzie aż tak fajna. Powiedzmy, że chcemy to zdjęcie wykorzystać na przykład jako nagłówek na stronę, nie wiem, na Facebooku, jako ten górny panel, wiecie, jak wejdziecie na profil swój. No i potrzebujemy takie zdjęcie troszkę panoramiczne, a zrobiliśmy zdjęcie w pionie. No, rozszerzamy sobie, ile potrzebujemy, klikamy generuj. No i teraz program w tle nam wygeneruje. O, też nam stwierdził, że coś jest niezgodne. Ok, te błędy się tu pojawiają, ale dziwne, bo wcześniej próbowałem te testy robić i to się nie pojawiało. Widocznie coś chwilowo Adobe twierdzi, że tutaj jest za dużo nie wiem czego. Coś ta sztuczna inteligencja doszukuje się czegoś, czego nie ma na tych zdjęciach chyba. Dobra, dochodzimy już prawie do końca i zobaczcie. Jest nieźle, prawda? Szczególnie jak oglądacie to na YouTubie, to wygląda naprawdę przyzwoicie i nieźle. Czekajcie, przeniosę te właściwości. Tu będzie łatwiej mi przełączać. Zobaczcie, wersja 2. No, tutaj to wygląda, jakby nam morza dodało trochę, prawda? Zobaczcie, tu jest morze, jest wybrzeże. No, to zdjęcie było zrobione w Bieszczadach, także do morza nam daleko, ale sztuczna inteligencja przybliżyła morze do Bieszczad. No, tu mamy kolejną wersję. No, ta spoko wygląda, zobaczcie, prawda? Ta też wygląda spoko. Mamy trochę gór, chociaż te góry tu mi przeszkadzają. Troszkę za bardzo wchodzą mi pierwszy plan, ale do tego mamy zaznaczanie. Zobaczcie, zaznaczmy sobie ten obszar. Kliknijmy sobie tu wypełnianie generatywne, czyli to ta druga technika też. Generuj i to nam podmieni coś na coś innego. Zobaczymy na co, bo moglibyśmy napisać tutaj jakieś polecenie, czego oczekujemy w tym miejscu, na przykład trawy, wzniesienia, ale zobaczcie, jak pięknie nam to wygenerowało inną trawę, która już jest mniej taka rozpraszająca od tych skał, prawda? Zobaczcie, łatwy sposób z takiego zdjęcia pionowego zrobiliśmy zdjęcie poziome. Jest tu jeden haczyk. Ta sztuczna inteligencja nie generuje jeszcze zdjęć bardzo dużej rozdzielczości. To zdjęcie było w sporej rozdzielczości, prawda? 12 milionów pikseli, ale niestety, zobaczcie, tu mamy ostrą trawę i moment, w którym on zaczyna nam generować dalej te piksele, niestety to jest rozmyte. Sztuczna inteligencja jeszcze nie generuje w tak dokładnych takiej dokładnej rozdzielczości tych zdjęć, także może to się nadać, powiedzmy, gdzieś, jeśli mamy lustrzanką zrobione zdjęcie i to tło byłoby rozmazane, to wtedy to się nada, bo jedno z drugim się jakoś zgra, ale zobaczcie, tu mamy ostre, a
tu już mamy rozmyte, tu już nie mamy tej szczegółowości, którą widzimy tutaj na zdjęciu. I w ten sposób to zdjęcie faktycznie może być użyteczne, ale tylko na media społecznościowe, do dodania jakiegoś posta, jeśli szukamy właśnie potrzeby takiej przekadrowania tego zdjęcia, powiedzmy. Zobaczmy, jeśli mielibyśmy to zdjęcie na samym początku i chcielibyśmy je, zobaczmy, cofnijmy sobie wszystkie do samego początku, i chcielibyśmy je zrobić w kwadracie, bo taki byśmy mieli, powiedzmy, potrzebę na Instagrama i nie chcielibyśmy go przycinać w ten sposób, tylko raczej rozszerzyć, to wtedy może być to ok. Na Instagrama spokojnie nam się to nada, ale nie polecam tego używania za dużo, bo tworzymy coś, czego nie ma, a w fotografii raczej chodzi o to, żeby uwieczniać to, co jest w jakichś pięknych okolicznościach przyrody, a nie kreowanie tych pięknych okoliczności przyrody. No, i ktoś by mógł myśleć, że tam tak to jest, a tam jest troszkę inaczej. Także używajcie tych technologii z głową. Spójrzmy jeszcze na innym zdjęciu, jak to sobie poradzi. Na takim, powiedzmy, zdjęciu zrobionym już lustrzanką z sesji ślubnej, gdzie tło, zobaczcie, mamy fajne, rozmyte. Pierwszy plan też mamy rozmyty, także tu powinien program sobie poradzić łatwiej. Ale zobaczymy. Dobra, proporcje sobie wyczyśćmy. Nie chcemy tu mieć jakichś, że tam, proporcji. I teraz powiedzmy, że też chcemy troszkę sobie to rozszerzyć. Chcemy właśnie mieć szerszy taki kadr. Dodajmy troszkę jeszcze dołu. Klikamy generuj. I zobaczymy, jak w tym przypadku sobie poradzi. Tu zadanie będzie dużo łatwiejsze, bo wszystko jest delikatnie rozmyte. Zdjęcie robione na małej przesłonie, także tu ta sztuczna inteligencja poradzi sobie dużo lepiej, ale zobaczymy, jak dużo lepiej. Dobra, mamy jeden przykład, drugi i trzeci. Chyba ten wygląda z nich najlepiej, ale kliknijmy generuj jeszcze raz, bo nie do końca mnie przekonały te przykłady. Nie są tym, co bym oczekiwał. I z tym bywa różnie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Możecie, wiecie, popróbować. Okej, to na przykład wygląda spoko. To też, ale tu mnie denerwuje ta ciemna tutaj część. Ale moglibyśmy to sobie łatwo potem doprawić, po prostu zaznaczając tę część i klikając tutaj wypełnienie generatywne i wygenerować tutaj tą część jeszcze dodatkowo. Zobaczcie, wykorzystujemy dwie funkcje Adobe Photoshop Beta, żeby to zdjęcie udoskonalić. Ale czy oddałbym takie zdjęcie parze młodej? Pewnie nie, bo jakby jakość tego nie jest na tyle duża, żeby można je wykorzystać, powiedzmy, do wydruku czy do albumu. Na razie nie jest, zaczmy, na razie, bo jestem przekonany, że w bardzo krótkim czasie ta technologia pójdzie na tyle do przodu, że będziemy mogli to wykorzystać też na takich zdjęciach. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda piksel, tak poprzyglądajmy sobie piksel po pikselu prawie i zobaczcie, no nie jest źle w tym przypadku, prawda? Te góry tu były rozmyte i to, że tutaj brakuje tej szczegółowości, to nam nie przeszkadza, bo tu też tej szczegółowości brakuje, bo jest rozmyte tło. Pierwszy plan też, także w tym przypadku całkiem fajnie to sobie poradziło, zobaczcie. Ile musieliśmy dorobić tutaj? Nieźle, prawda? Zobaczmy sobie jeszcze jeden przykład może. Wybierzmy sobie tutaj ten przykład. On będzie dosyć trudnym przykładem. To jest śmieszny cmentarz w Rumunii. Mega miejsce, jeśli będziecie przejeżdżali przez Rumunię, to tą część w ogóle Rumunii polecam. Jest przepiękna, mega dzika, mega fajna i bardzo fajnych dużo atrakcji jest. A szczególnie polecam właśnie ten cmentarz. Bardzo wyjątkowy cmentarz. Chyba jedyny taki na całym świecie. Cmentarz, na którym na nagrobkach są napisane różne historyjki z życia i ze śmierci osób. Nieraz są przedstawiane właśnie takimi obrazkami, co te osoby robiły. Czasem też jest na tych obrazkach i w jaki sposób zginęły. Także mega, mega fajna sprawa. Można poczytać te historyjki. Oczywiście, jeśli znamy rumuński, bo wszystko jest napisane po rumuńsku, ale w dzisiejszych czasach można sobie ratować się tłumaczem jakimś Google'a albo innym. Dobra, moglibyśmy to zdjęcie powiększyć? W ten sam sposób. Chciałbym więcej tego cmentarza widzieć. Powiedzmy, chcę dodać post w innym formacie, powiedzmy właśnie w takim 3x4 mniej więcej, plus minus. I zobaczmy, jak tutaj sobie poradzi program. Klikamy generuj.
Tu jest troszkę trudniej, tak? Bo mamy tych krzyży, mamy mało przykładów, to skąd on sobie to weźmie? No, przypuszczam, że z internetu. Te funkcje korzystają z Adobe Stock, czyli ze stoku Adobe, gdzie zdjęcia ludzie wgrywają i te zdjęcia są płatne, także bardzo fajnie, bo dzięki temu mamy dostęp też do innych zdjęć. Jeśli ktoś w Adobe Stock umieścił zdjęcia z tego cmentarza, to przypuszczam, że z tego też on może korzystać. Troszkę tu pomasakrował te nagrobki, ale zobaczmy dwa inne przykłady. No, nie wiem skąd tu się wzięła jakiś kawałek katedry. Okej. No nie wiem, nic mi z tego nie przekonało, szczerze mówiąc. Troszkę za skomplikowana ta scena jest, chociaż wiecie, jeśli jesteście jakimś twórcą internetowym, opisujecie podróże i czasem potrzebujecie gdzieś dodać czegoś, kawałek do zdjęcia, bo nie pasuje wam rozmiar, a nie macie takiego zdjęcia w innym formacie, w innych proporcjach boku, to przypuszczam, że da się to wykorzystać, bo samo zdjęcie będzie tylko jakby przykładem, jakby opisem wizualnym do tego, co będziecie opisywali. Jeśli dodacie kawałek, to nie będzie też takie tragiczne, ale no jak na razie nie wygląda to aż tak bardzo zachęcająco w tym przykładzie, prawda? Nie poradził sobie najlepiej, ale nie jest źle i przypuszczam, że będzie tylko lepiej. Zobaczmy jeszcze jedno zdjęcie, na przykład to. O ile tutaj rozszerzenie tego zdjęcia w bok, ile byśmy chcieli, przypuszczam, nie będzie totalnie żadnym problemem, bo to zdjęcie też było robione bodajże 55 Sony A7. To jest dosyć stare moje zdjęcie. I tutaj mamy pięknie odcięte tło, pięknie rozmyte, czyli ta niska rozdzielczość tego dodatkowego wypełnienia nie będzie problemem, bo to rozmycie będzie ok. Zobaczcie. To nie. Ale to wygląda naprawdę spokojnie. Naprawdę wygląda spoko. Tu mamy tylko mały jakiś taki problem na tym łączeniu, ale myślę, że tu moglibyśmy sobie to spokojnie naprawić, po prostu zaznaczając to miejsce. Ok, zaznaczając to miejsce i wypełnienie generatywne, generuj i wygenerować tutaj tylko i wyłącznie ten mały kawałek i to spokojnie nam wypełni tą nie najlepiej połączoną część. Ok, zobaczcie. Wyszło to fajnie. Tu jeszcze coś widać, ale na tym pierwszym już nie. Także spokojnie moglibyśmy tego użyć. I zobaczcie, wygląda to naprawdę fajnie, prawda? Ale ta technologia na razie ma jeszcze problem właśnie z twarzami ludzi, z nogami, z rękami. Jeśli takie rzeczy chcemy generować, to może to nie wyglądać najlepiej. Zobaczcie, rozszerzmy sobie to zdjęcie powiedzmy w dół trochę, tak żeby ta osoba już doszła nogami do ziemi, do piasku. Będzie ładniej. Klikamy generuj. I zobaczymy, jak tu sobie poradzi. Jak wygeneruje te nogi, jak wygeneruje stopy. Po pierwsze, czy doda buty, klapki na plaży? Bo wie, że to plaża. No, zobaczymy. A może stwierdzi, że za dużo golizny i wyrzuci błąd? Nie. Poradził sobie. Jeśli chodzi o ten przykład, no to nie mam pytań. Jest spoko, naprawdę, przy takim małym powiększeniu tutaj nie było problemu z tymi nogami. No, same stopy tu widzicie, jak one mają jakość. Ale jeśli byśmy to zdjęcie oglądali w takiej proporcji, gdzieś na małym powiększeniu na Instagramie, to spoko. Zobaczmy drugi przykład. Wow! Stoimy totalnie nad brzegiem rzeki. Trzeci przykład. Okej, tutaj na takim suchym jakimś piasku z jakimiś stopami w błocie. Troszkę dziwnie. Spróbujmy jeszcze raz wygenerować to zdjęcie, bo to jest właśnie najciekawszy przykład, gdzie on ma dosyć duże problemy. To świetnie się sprawdzi, jeśli macie właśnie do rozszerzenia zdjęcie, które ma fajne, rozmyte tło. Robicie sobie powiedzmy 85 portret w górach gdzieś młodych, idących i chcecie troszkę jeszcze rozszerzyć to, to wtedy to rozmyte tło świetnie się rozszerzy. To będzie do tego naprawdę bardzo fajne, ale jeśli macie takie, jak tutaj przykłady, to no nie najlepiej sobie radzi. Zobaczcie, szczególnie z nogami. Okej, tutaj nam zaszalał, jakieś nakolanniki jeszcze dodał. I to trochę dziwnie. Jakieś szmatki powiązał. Ale sama stopy tutaj, to ułożenie stóp, no muszę przyznać, że całkiem spoko. Całkiem, o nie, ten, nie to narzędzie kliknąłem, czekajcie. Cofnij, całkiem to spoko. I zobaczmy jeszcze ten trzeci przykład. No dobra, no ten trzeci przykład to chyba jeden z najlepszych, jakie tu wyszły. No,
Całkiem spoko, zobaczcie, troszkę prób i dodaliśmy nogi, dodaliśmy wszystko już do naszej modelki. Okej, to mnie zachwyca troszkę już, to już nie jest takie złe. Sam cień może tu rzucony przez modelkę nie jest najlepszy, ale nie wygląda to tak tragicznie, jakby się mogło wydawać. Naprawdę wygląda to fajnie. Mam wielką nadzieję, że ten film był przydatny i dowiedziałeś się czegoś, co przełoży się na Twoją sprawniejszą edycję zdjęć w Adobe Photoshop. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, będzie mi mega, mega miło. Przywitaj się w komentarzu, zostaw komentarz po sobie, to pomaga mi mega w rozwoju kanału. Zapraszam Cię też do odwiedzenia mojej strony słowik.eu/presety, gdzie znajdziesz wszystkie moje presety, profile i narzędzia, których używam do edycji zdjęć w Adobe Lightroom, Photoshop, nie tylko na komputerze, ale także na tablecie i telefonie. Dzięki wielkie jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!